Zastępca operacyjnego Borys Sianowski, słucham. Dzień dobry, dodzwonię się do biury ochrony rządu. Tak. Widzi pan, bo ja jestem Nitro i chciałbym się z prezydentem umówić na kawę. A to musi pan do Pałacu Prezydenckiego się zgłosić, tam na biuro podawcze, nie tu do nas. Aha, i tylko mam takie pytanie, czy jest jakaś szansa, żeby jakieś małe mocne ze mną obalił, czy raczej nie? Jeszcze raz proszę powtórzyć, bo kiepsko słychać. Czy jest jakaś szansa, żeby pan prezydent się ze mną umówił na jakieś małe mocne? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć na to pytanie. A pan z nim pił kiedyś kawę? Bo to jest moje marzenie. Nie, nie piłem. Ha, frajer. Dobra, no to żegnam. Kurwa, jaka muzyka, ja wiem. Halo. Halo, dzień dobry, Romek. Dodzwoniłem się do Romka. Tak, jak to mówi? Cześć, Romek. Ja z tablicy.pl widzę, że tu masz fajne autko na sprzedaż, Suzuki. Aha. Znaczy na zamianę widzę. No. No to patrz, ja mam dla ciebie ofertę, nie wiem, czy cię zainteresuje, bo widzę, że tu... Powiedz mi coś o tym samochodzie. Dobra, przykład? Dziękuję. Chciałem się zapytać, czy interesowałoby cię na przykład wymiana na chuja w dupę. Na co? Na chuja w dupę. Co o tym sądzisz? Nie bardzo rozumiem. No, ty mi dajesz samochód, przepisujesz na mnie papiery, a ja ci w prezencie dobry seks analny oferuję w cenie. Jeszcze byś tak dwie dyszki dorzucił, nie? Bo wiadomo, że jednak trzeba się postarać. Nie wiem, czy lubisz. Naćpałeś się, gościu? Nie, generalnie nie, ale wiesz, skarpet nie zmieniam od 2 tygodni, to może mi trochę na łeb pierdolnęło, nie? No. Wiesz, jeszcze ci tak powiem, że twoja stara jeździ do pracy koszykiem z Carrefouru. Dobra, buja ci malutka. Ja pierdolę, znowu jakaś muzyka pierdolona. Halo? Halo, dzień dobry, dzwonię się do pani Grażyny. Do kogo? Do pani Grażyny. Tak, do mojej mamy. Daję chwileczkę. Dobrze, dobrze. Mamo, masz ciebie. Już po to. Zapierdala. Już jestem. No. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Kto? Serdeczny JP z tej strony, Jarosław Cichociemny. Dzwonię z tablicy.pl, widzę, że pani ma na sprzedaż Fiat Punto z 98. No, tak. I widzi pani, no bo jestem wstępnie zainteresowany tym samochodem, bo jak wiadomo, jest to bardzo, bardzo precyzyjny, bardzo dobry samochód. I pani, bo ja szukałem czegoś, nie wiem, czy ja pani powiem, do czego ja go potrzebuję, pani mi powie, czy ten samochód jest zdatny do tego. Więc tak, proszę pani, ja do pracy wykładam włoszczyznę na półkach w sklepie. I zazwyczaj jeździłem inkubatorem do pracy, ale wie pani, czas po prostu zmienić środek lokomocji. Właśnie pomyślałem o samochodzie, zrobiłem prawo jazdy i nie wiem, czy by się taki nadawał na takie krótkie odcinki. Mój samochód jest bardzo dobry, proszę pana, bardzo dobry. Jest na krótkie trasy, bardzo mało pali. Jest drugie ręce, ja jestem drugie ręce tego samochodu. Mhm. Mały przebieg, no, dużo w niego włożyłem, no i co? No i pan by go kupił? Ma pan gotówkę? Proszę pani, mam gotówkę, ja mam na samochód przeznaczone około 6 tysięcy, bo liczę się z tym, że trzeba będzie coś poprawić. Właśnie szukam coś w takiej dostępnej cenie 3500, 3600, tam 4 kafle maksymalnie. I tylko wie pani, jest takie pytanie, czy ten samochód pociągnie dobrze? Chodzi panu o szybkość? No dokładnie, bo wie pani... Bo chciałem po prostu, bo chłopak, znaczy się chłopaki tutaj na osiedlu na przykład i samu ostatnio kupił nową 320, tak, BMW i właśnie chciałbym się z nim trochę pościgać na autostradzie, nie wiem jak CV Max wygląda w tym samochodzie. No ścigać to się nie będzie pan samochodem, jak? No wie pani, bo jednak on ma taki trochę droższy samochód, a na razie to się mogę pościgać, no, więc for speed. BMW, a Fiat, no pan będzie się Fiatem z BMW ścigał, to nie ma szans. Pewnie, że on tam wyciągnie. Ja tak nie jeździłam szybko, wie pan, 100, 120, 140, to jechałam na trasie Warszawa.
Tylko mam pomysł, tylko mam takie pytanie, bo wie pani, ja miałem kiedyś malucha, nie? Jak jechałem nią na autostradzie, to jechałem 100, 110, 120, szyby już prawie wpadały, a na 140 teraz mi sprzęgło po prostu pierdolnęło. I po prostu nie chciał, żebym, nie, wie pani, Fiat tu, Fiat tam, Fiat, my Fiat, ale nie, nie Fiat. I nie wiem, czy pani po prostu rozumie, że ten, no. Nie wiem, czy pani rozumie. Rozumiem. No ja nigdy nie jeździłam tak szybko, więc ten samochód nie jest tak wypróbowany na takie szybkości. No musiałby pan wypróbować. Ale, ale jest szansa, że pociągnie ładnie, tak? Myślę, że tak, że jak trzeba, to pociągnie, jak dodać mu zwiepan. Ale pani mówi, tak, że po prostu jak było trzeba, to pani pociągnęła nim lajtowo, tak? A tak, tak, pojechałam 140, no nie bałam się już więcej, zresztą nie wolno na autostradzie. A tam nie wolno, ja proszę tak pani, nie takie rzeczy się robi, nie? A gdzie ja będę jechać, a potem się wam spieszyć do Pana Boga, nie tak sobie po prostu ścigałam się z drugim Punto, też kobieta była i żeśmy się ścigali, ona, ja, ona. Tylko wie pani, jest też taki, jest taki problem, bo ja nie wiem generalnie, czy... Mówi pani, bo jak pani mówi, że tylko 140 jechała, ja na przykład go wcisnę na 160, to ja nie wiem, czy po prostu nie zacznie coś w nim tyrkotać, tak, bo pewnie piątka była nieużywana nigdy, spocy się jak pedofil w smyku i po prostu i będzie po prostu problem, że taki, że coś odpadnie z tego samochodu, bo nie wiem, czy tam podłoga nie ma, chyba szpachlowana. Ja wymieniam, latem wymieniam skrzynię biegów, blacha jest nowa, progi są nowe, jest przedzło nowe, dużo rzeczy mam nowy. A tylko mam takie pytanie, piec kaflowy tam jest, tak? Czy jak jest zrobiony ten samochód? Na co on jeździ? Na węgiel? Nie, jest na benzynę. A wie pani, bo ja teraz miałem taki węglowy, lokomotywa się nazywał, to jest taki inkubator. To był bardzo dobry samochód. No to wie pani, myślę, że można by było po prostu ponegocjować. O ile by mi pani, że tak powiem, obniżyła cenę. Bo ja na przykład bym się spuścił za 3500, nie? Za 3500? No, za 3500 to ja bym się spuścił lajtowo. I to jeszcze na dobrym poziomie. I od razu. Jadę 3500. No, wie pan, no musiałby pan zobaczyć, siąść, przejechać się, zobaczyć jaki ten samochód. Ten samochód jest... No, dokładnie, dokładnie. Potrzebie. No właśnie, proszę pani, trzeba przelecieć się właśnie w tym samochodzie, tylko problem jest taki, że po prostu, że ja bym cenę dogadał, nie, a potem jak mi się podoba, to biorę, jak nie, to nie, wie pani, bo jakby się na przykład tam okazało, że potem pani ma dziurę jakąś taką, nie wiem, jak wiadro czy coś, czy tam zaszpachlowane czy coś, no to niestety bym się rozmyślił, ale jak nie ma dziur, czy tam normalnie jeszcze nie śmigana, czy coś takiego, no to za 3500 myślę, że bym się spuścił. No nie wiem. Muszę się zastanowić, niech pan zadzwoni jutro. Dobrze. To albo ja zadzwonię do pana, bo teraz jestem śpiąca. On okay. Będziemy świetli chyba. No to niech pan zadzwoni, no. Numer, może pan numer swój podać, czy nie? Mogę pani numer podać. No to niech pan podaje, zapisz na mnie, no bo może. 664? Ile? 664-599-803. 604-599-803. 803. 604-599-803. Czyli tak? jesteśmy na... Czyli mówi pani, tak, że po prostu jakby pani się zdecydowała, to jutro byśmy się umówili na jakieś śmiganko. Ja się spuszczę za 3500. No. A gdzie pan mieszka? Wie pani, aktualnie w Kielcach jestem. Ale tak mniej więcej dzielnica. W centrum. W centrum, bo ja mieszkam na Czarnowie, na Lecha. A to nie wiem, proszę pani. Na Lecha to się możemy umówić. Potem no, tam po zakupie. Jakiegoś na Lecha, czy tam na jakieś inne Jack Danielsy. No, zadzwonię co do pana, dobrze? Dobrze, no to strzałeczka... Proszę pani, że no, kłaniam się nisko aż po same kule. Do widzenia. Do widzenia. Tak, słucham. Dzień dobry, dodzwoniłem się do Karoliny. Tak. Cześć, bo ty się oferujesz tam jako opiekunkę. Tak. Jestem zainteresowany. Tylko czekaj, bardzo słabo cię słuchać, bo jakieś szumy są. Nie wiem, to moment, bo ja przez słuchawki. W tramwaju jestem.
To wysiądź na następnym przystanku czy coś. No dobra, no okej. Okay. No już tylko przełożę się na ten, na zwykły telefon, bo na słuchawkach jestem, to już możliwe, też dlatego. Dobrze, dobrze. A teraz? No a teraz trochę lepiej. No słuchaj, więc słuchaj, więc sprawa wygląda następująco. Potrzebujemy, że tak powiem, opiekunki, osoby do towarzystwa dla naszego Freda. Czyli? No, czyli on ma 13 albo 14. Nie wiem, czy z takim, czy z obcowaniem właśnie z takim typem, nie wiem, czy ty wolisz młodsze, czy starsze, nie wiem. Byś mi musiała to powiedzieć. To obojętnie. A czy wiek nie gra roli, tak? Powiedz mi, jaką masz stawkę, nie wiem, czy od godziny, czy od dnia, czy jak? To już zależy od pana. No ale to nie, no to nie, musimy się, jak rozmawiamy, to musimy klarownie wszystko i wszystko mieć uzgodnione, nie wiem, bo to nas by interesowało tak, nie wiem, przynajmniej 8-9 godzin dziennie, od godzin porannych do godzin aż żona z pracy nie wróci. I właśnie, właśnie szukam, żeby ktoś się właśnie Fredem zajął. Dobrze, tylko że jest tutaj w tym momencie malutki problem ze względu na to, że ja niestety jestem dostępna tylko w poniedziałki, soboty i niedzielę. W poniedziałki, soboty i niedzielę. Tam było napisane. Tak. No, bo ja wtedy nie pracuję. No dobrze, ale ja ci mówię, że po prostu że od tych do tych godzin, nawet w te 3 dni nie wiem, czy by była możliwość. No nie, no to jest, nie ma problemu, tak jak ja mówię. I tak, i jak byś zabawiała tego Freda, bo wiesz, to też jest ważne. No nie wiem, no do szkoły chodzi pewnie? Nie. Jak to nie chodzi do szkoły? To znaczy się, miał intensywny tok nauczania i teraz już mniej więcej, no nie chodzi, no po prostu jest, że tak powiem... Rozwojowy chłopak to jest i tyle, no. To jest taki mały, ale wariat, nie? Mhm. Nie, ale poza tym... No nie wiem, co on lubi robić, no. No, ale no nie wiem, jak innych zabawiałaś. To zależy od charakteru, tak? No, poznałabym go, powiedziałabym, tak? Zaproponowałabym, nie wiem. Pewnie jak każdy 14-latek, tak? Gry komputerowe to dla niego frajda. Czyli pani mówi, że oprócz bawienia się z Fredem, to pani też lubi w gry komputerowe grać, tak? Ja też bym nastolatka. A w jakie gry pani lubi grać? Wstępną, jaką? Nie wiem, to już zależy od tego, jak się bawi. Dobrze, rozumiem. Jeszcze mam tutaj do pani takie małe pytanko. Jak pani by się Fredem bawiła, to się pyta, to mam takie pytanie, czy pani połyka? Jeszcze raz. Się pytam, czy pani, jako że pani się będzie Fredem bawić, to czy pani połyka? Bardzo ładnie żartujecie sobie, bardzo. Ale nie denerwuj się. Ale ja ci pracę chcę zaoferować. Niezmierna frajda macie. Ja się dobrze bawiłem, a ty? Nie. A chcesz się zabawić? Nie. Dlaczego? Sorry, mam narzeczonego. Chłopak nie ściana, można przesunąć. Oj, chłopak nie ściana i tak zostanie. Ale posłuchaj, ja nie jestem zazdrosny chłopaka. A ja nie mówię, że ty jesteś zazdrosny, ale dobrze wiesz, nie wiem ile masz lat, nie wiem jak ty chcesz to zrobić, ale wiesz, że możesz mieć z tego bardzo duże problemy. No jak jest? Nic nie zakrywa. No dobrze, no to wiesz, zawsze mi możesz zgłosić i puścić ogłoszenie, że szukam właśnie jakiejś tępej lambadziary. O, to źle trafiłeś, bo ja nie jestem tępą. Widziałem po zdjęciach, jesteś blacharą, zwykłym kurwiskiem takim osiedlowym. Mhm, tak. No. Kurwisko osiedlowe. Ale naprawdę, ale posłuchaj, żeby znaleźć pracę opiekunki, to nie napierdalaj samojebek w lustrze. Bo nikt cię nie weźmie do pracy. Jesteś mało poważna. Nie jest samojebka. No to sorry, ale jeszcze z różowym. Jeszcze z różowym filtrem, no bez jaj, no. Bez jaj, tak?
No bez jaj. Znaczy jak lubisz mieć w ustach, no to już wiesz. To krzyczmy w ustach. I teraz proszę, gdzie mieszkasz, twoje imię i nazwisko i w tym momencie masz przejebane. A co, przyjedziesz mnie zbić? No, nie, może mnie zbić, bo blacharą nie jestem. No to nie wiem, przyjdziesz mi pokrzyczeć, nie wiem, oczy mi wydrapiesz. Nie wiem, ile ty masz lat, czy 14, czy 13, czy 12? 18,5. I wiesz, i normalni ludzie, jak mają 18 lat, to się uczą. I może i nie lubisz policji, ale właśnie z policjantką przyszło rozmawiać, więc współczuję no w tym momencie. Dobra, a kiedy ta policja będzie u mnie w domu? Bo nie wiem, czy mam im otworzyć drzwi, czy sami wejdą, będą pukać, czy z buta. To mnie interesowało zawsze. Zawsze chciałem mieć takie doświadczenie. Ale, jak mi je, ale musisz obiecać, że tak będzie. Nie będę ci nic obiecywać, bo cię człowieku nie znam. No ale, no to przyjedzie ta policja, czy nie? Wystarczy, że ja bym przyjechała. I co byś mi zrobiła, loda? Nie. Nie chcę, jesteś tak. Brzydka. Pasztetów nie tykam. Dobrze. Jesteś pulpetem, który spierdolił z pudliszek i tyle. No narozmawiałem się, no zawsze chciałem tak rozmawiać z tępą osobą. Tak, narozmawiałeś się już? Usuń no. Ten numer. Mhm. No naprawdę. Ja ci nie życzę złego. Nie życzysz mi złego, naprawdę ale... nie życzę złego. Ale jak chcesz, jakąś tępą lambadziarę, która ci zrobiła, da to ci ten numer, jak chcesz. No to daj numer. Chcesz? No. Dobrze, to napisz mi SMS-a z twojego zwykłego numeru. Ja ci wyślę SMS-em numer do lambadziary. A jak nie, to 0700, tam są darmowe też. Nie tyle darmowe, 5 zł za minutę jak dzwonisz. Wiem, bo dzwoniłem do twojej matki. No, fajnie. Znaczy nie fajnie, bo trochę, nie wiem czy uważasz, że 800 za dziwkę to trochę dużo, nie? To powiedz jej, żeby mi resztę oddała. Dobrze. Trochę się z hajsu na niej wyjebałem. Ale lodzik, pierwsza klasa. Uwielbiam takie. Jeszcze taka, tak o podniebienie. Ty też tak lubisz? To macie w genach, czy jak? To jest old school? Stara szkoła robienia blowjoba? Nie skończyłem. Znaczy skończę to ci na mordzie, nie? Jak lubisz. Albo Hiszpan, nie? Na cyce. Co tak pukasz? No będę sobie gadał do telefonu, a co, już się popłakałaś? Już ci jest przykro? Mi przykro nie jest. A czemu tak głos teraz ściszyłaś? Jest mi przykro, że są ludzie na świecie takimi idiotami jak ty. No patrz, ale ja mogę być dla ciebie idiotą, ja mogę być dla ciebie frajerem, ostatnim dupkiem, ale sam fakt, że nikt do ciebie nie dzwoni, ja do ciebie zadzwoniłem i gadasz ze mną już 10 minut, no to jest trochę smutne, że kurwa pierwszy raz ktoś do ciebie zadzwonił. Nie wiem, do ciebie nawet nie dzwonią z Orange, żeby ci kurwa telefon wcisnąć, bo i tak wiedzą, że jak masz Nokia 3310, którą może kurwa jako cegła służyć albo podstawka pod kawę, no to rozumiem, że po prostu... Jest ci smutno z tego powodu, jesteś osobą asocjalną, która chciała znaleźć pracę, kurwa, i jebnęła sobie z Photoshop. Nie, to jeszcze nawet Photoshop nie jest to. Jak dla mnie to jest taki marny Photoscape. Photoscape to jest dla mnie taki, jest taką kurwa różowo-jebitnym, kurwa, filtrem wyjebanym, kurwa, w kolorze tęczy. Bo co zrobisz? Bo się popłaczesz? Bo będziesz mi, kurwa, grozić? Bo co? Bo... Morda w kubeł. Morda w kubeł. Dobra, zamknij mordę, morda w dupę i żryj kupę, kurwa, smacznego. Z jajami. No z jajami, jak lubisz. Z jajami, no, masz przejebane w tym momencie. Co mi zrobisz? Ja nic. Nie wiesz, do tego jest zdolna policja, może i nienawidzisz, że jesteś tępym dresem. Nie jestem tępym dresem, ja jestem serdeczny JP, lider JP Armii. Dobrze. Nawyzywałeś policjantkę. Gratuluję. Nawyzywałem policjantkę, która kurwa szuka pracy, dając zdjęcie swoje, powtarzam, z różowym filtrem samojebka w lustrze. Samojebka w lustrze, dobrze. Samojebka w lustrze. Ej, dobra, słuchaj, panie władzo, pan jest, nie wiem, podporucznikiem kurwa wyższej szkoły robienia loda, czy jak? Ty będziesz teraz w wyższej szkole więzienia. Wyższej szkoły więzienia.
Ale no. Rozumiem, że cię do chrztu na widłach podawali, ale zrozum ten fakt, ta że rozmowa właśnie jest nagrywana i w tym momencie jest na komisariacie. Dobrze, ja też. Każda rozmowa przez mój telefon jest nagrywana, tak samo jak i wszystkie wiadomości na gadu, tak samo jak i wszystkie wiadomości wszędzie idzie. Możesz sobie dzwonić i rozmawiać i nagrywać się na sekretarkę, więc bardzo pozdrowienia dla ciebie, jesteś namierzony w tym momencie. Dziękuję bardzo.